Więc to polega na tym. Tam są komisje sejmowe w tym korytarzu, tam siedzą posłowie i uchwalają nowe prawo. Jak już ustalają, redagują nowe prawo. Jak już to zrobią, idą tam. Tam jest sala plenarna i tam to prawo uchwalają, głosują. Za jakiś czas się okazuje, że to prawo bardzo często się do niczego nie nadaje, kompletnie nie przystaje do rzeczywistości i w ogóle jest do bani. W związku z tym wracają z powrotem tam do komisji sejmowych i jeszcze raz biorą temat na widelec i jeszcze raz nad tym obradują. Potem jak już się naradzą, to idą tam i tam znowu to uchwalają, znowu to głosują. Jeszcze raz to wchodzi w życie, znowu za jakiś czas się okazuje, że jest do niczego i znowu wraca tam i tak w kółko i w kółko. A rolą reportera sejmowego jest stać mniej więcej tutaj, czyli na drodze z komisji sejmowych na salę plenarną i pytać ich, dlaczego to prawo jest ciągle nie takie. No i to mniej więcej w skrócie tyle.